Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przede wszystkim trzeba zadbać o bezpieczeństwo, moje w tym przypadku, żeby nie było, że tutaj gdzieś coś podwieszę, więc trzeba wyrównać poziom. Bym był na tym samym poziomie, co Kinga i Paweł. Wyrównuję więc. Nie obetniemy ci nóg, nie martw. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No to teraz jest mniejsza. Nie mogę tak kucać przez cały odcinek, chociaż przez chwilę, może. Wspólnie postanowiliśmy przygotować coś na Wigilię, prawda? Tak. Co to będzie? Nie wiem. Nie wiem. Dostaliśmy zadanie od jednego z widzów, więc postanowiliśmy na to zadanie odpowiedzieć i postanowiliśmy też połączyć siły, by jednak zachować element pewien tradycji, czyli tak zwane rodzinne, domowe święta. Miłe, eleganckie święta. Poprosimy zatem o kopertę. Wiadomo, idą święta, koperta się przyda. Cienka taka, trochę na trzech. No właśnie. Siostro, otwieraj. Weźmiecie udział w pierogowej sztafecie. Musicie zrobić świąteczne pierogi, takie jak przygotowalibyście na domowe święta. Każdy ma po 4 minuty na swoją część. Losujecie kolejność, w jakiej staniecie do zadań. Czyli tak, jedne pierogi, każdy ma 4 minuty na swoją czynność. Zmieniamy się sztafetowo, bo taka jest idea. Ile pierogów? Ustalmy to. 12. 12. Dobrze. Domowe święta. O! Dobra, 12 argument. 12 będziemy potraw. Mieli 12 potraw. 12 potraw na Wigilię, tak samo wyglądających. Miejmy nadzieję, o tym przekonacie się na końcu. Ile nam to zajmie? Nie wiem, ale najważniejsze jest ustalenie kolejności. W tym celu też kolega przesłał nam słoik, czyli już jest, są dwa gadżety, takie prezenty. Koperta i słoik. W którym to słoiku zakładam, że są losy, bo są trzy kartki. Kobiety pierwsze. No to takie ciekawe jest. A ja chciałam wam tak pomieszać, tak zacząć po prostu z przytupem. Czyli już wiemy, kto zaczyna, kto jest drugi i kto jest trzeci. Ciasto będę robił więc ja. Chociaż czy od razu ciasto? Moim zdaniem? Ja trzeba też najpierw zrobić farsz. Nie, koncepcję. Tak. I ja ustalę koncepcję. Tak. Dobra, wy uciekacie, a ja... Ale ja muszę coś jeszcze dodać. Ale nie mam, ale tak. Ja odsyłam do przepisu Karola na najlepsze ciasto na pierogi, tak? Ale ja nie będę robił tego samego. Ale to ciasto jest dobre. To ciasto jest naprawdę dobre. Jest naprawdę rewelacyjne. Ja robię prawie takie samo, ale bez mleka. Chcecie zostać? A ja robię wegańskie, ja robię z oliwą. Dobra, na kanapę, na kanapę, na kanapę. Siomuchy. Muchy jak latają, to wtedy zaczyna się źle robić. Czas tak. 4 minuty. Jak w szkole. Zasady są proste robienia pierogów, aczkolwiek chciałbym się skupić, moi drodzy, tutaj na bardzo ważnym aspekcie. Tym aspektem jest, po pierwsze, jakie ciasto zrobić i rozwikłać też pewien element, który zawsze się pojawia. Rozwikłać ten problem, który mówi o tym, że ciasto pierogowe powinno być odpoczęte. Jak tu odpocząć ciasto, skoro wszyscy mamy po 4 minuty? Czyli jak ja zrobię ciasto, zakładając, że zrobię ciasto bardzo szybko, to później to ciasto musi zostać odstawione na co najmniej 20 minut. Tak przynajmniej większość przepisów mówi. Szczególnie wtedy, jak dodamy troszkę ciepłej wody. Wyeliminować dwie minuty. Tym samym usunąć z przepisów. Powinien to, o czym mówili moi przedmówcy. Ale przed to nic, my sobie tak damy ramy. Masło. Ja tylko powiem wam, ale zostańcie z nami do końca. Karol cały czas mówi, ale to będzie do wieczoru. Dopiero będzie ciekawe, jak my wejdziemy. Puszyste. Tak. Puszyste więc pierogi nie mogą być, bo masło trzeba wyeliminować. Jest na to sposób, zastąpimy to. Zastąpimy to oliwą. Oliwą. Ktoś z was robił tu porządek ostatnio? Po lewej? Po lewej. O, jest oliwa. Więc właśnie, możecie spokojnie dodać zamiast masła do ciasta oliwy. I wtedy to ciasto będzie równie delikatne, a tak naprawdę będzie doprawione. Dajcie, że i masło, i oliwa to przyprawa. Kolejny element, tak, mleko. Tak, tak, to jest nasz, no i on ma... Moja babcia, mleko. Tak. Ach, słuchajcie, była taka kiedyś historia, kiedy babcia zrobiła mi doskonałą zupę. Wiesz, jak taka anegdotka, byśmy na niego liczyli, możemy sobie opowiadać. To byśmy się nie najedli. Robiłem taką zupę. Mleko, podgrzane, bułka wrocławska, pokruszona do środeczka, czekała dosłownie dwie minuty, więc jakbym miał na przykład za zadanie zrobić tutaj, w tym swoim czasie sztafetowym, zupę mleczną, no to prawdopodobnie byłaby to właśnie ta zupa. Ta babcina z bułeczką wrocławską. Więc mleko być powinno, to przyniosę mleko. Nie! Nie? Nie, nie, nie przyniosę mleka. Dajmy weganom
te święta. No to wezmą sobie mleko, roślinne. Napój roślinny. Sobie o, wezmą. Mleko kokosowe. I teraz, moi drodzy, ile mi czasu zostało? Ty już powinieneś kończyć te pierogi, wiesz, Karol? I dlatego też być może już się zorientowaliście, że stronie bardzo od tego, by jakiekolwiek składniki zmieszać z mąką, bowiem okaże się za moment, że prawdopodobnie spotkam się z Kingą i będzie. Dlaczego to, a nie tamto? Dlaczego tak, a nie siak? A gdzie weganie? A gdzie moje zasady? A gdzie ja? A czemu mnie nie zauważyłeś? Zauważyłem. Dlatego też nie zrobiłem nic. Rób sobie sam. Jak Pawełek poradzi, bo jest drugi. Pewnie zacznie od farszu. W każdym razie mąka. A mąkę mogę, co? Możesz. Jaki typ? Ale wegańską, wegańską. I typ dobry. Typ? Tak. Najlepszy typ. Ja a jaki do pierogów? 450 do 550? Zdecydowanie 450 byłby najlepszy, a to jest 550. Akceptujesz? Tak. Więc mamy już mąkę. Co więcej... To fajnie by ją było przesiać, Karol, wiesz? Sam to o tym mówisz. Zaraz tu tak? będziesz. Natomiast, żeby nie było, że uciekam się od odpowiedzialności i nic nie zrobiłem, wstawię jeszcze wodę. No, mówiłem, że... A, no więc wstawiłbym więcej, ale się czas skończył. Zmiana. Pawełku, etap koncepcji pomiń. Już jest zrobiony. Tak? Tak. Dobrze. Miałaś się ze mnie, coś tam robiła. No. Przykro mi teraz. No i tak. Nie. Tak to wyszło, że niektórzy są do gadania i mówienia, a Karol w tym jest naprawdę mistrzem. Ja bym powiedział, że jest nawet profesorem, a niektórzy są stworzeni do pracy. Karol wstawił wodę. Podgrzeję ją trochę. To Pawełku, trochę wody wstawiłem. Trochę wody wstawiłem. Wypadałoby odmierzyć. A mąkę odmierzyłeś, chociaż zapytam, Karol? 425 gramów. 425 gramów. No dobrze, to ja dodam troszeczkę do 500, około 300 ml wody letniej, ale to może nawet dobrze, że jest mniej. Dodam oliwę, odrobinę soli, bez względu na to, czy to będą pierogi na słodko, czy na słono, odrobina soli, bo podkreśli nam smak. Ja dodam jeszcze trochę, 450 była pod ręką, to dodam 450. Wodę dodam letnią, nie bardzo gorącą, chociaż można by było zrobić ciasto parzone i sparzyć ciasto. Wtedy ono jest takie fajne, delikatne i się fajnie Paweł, klei. Paweł! Co? Zafarbuj ciasto. Mamy sok z buraków. Zafarbuję ciasto sokiem z buraków, tylko później ten kolor troszkę się utleni, nie? Podczas gotowania, ale robię to dla Kingi, słuchajcie. Dobra, soku z buraków. I letnia woda. Nie wiem, ile jeszcze mam czasu, czy zdążę to ciasto wyrobić. Szykuj dłoń, ale będziesz chyba wyrabiać. Ciasto. Nadechę, trochę mąki wyrzucam i już będę. Farsz? Już będę farsz wyrabiał. A jaki farsz? No właśnie, jaki? Do tych buraczanych, to teraz coś podpowiedz. Dwa farsze. Jeden mak z piernikiem. Mak z piernikiem. No, a co? A jadłeś makówki? Tak. Makiełki. No. Nie, makówki. Makówki? Makówki to jest mak przekładany bułką suchą. Słodką. Rób. No. Wołają cię. Moja kolej. Proszę, Kinga. Wyrabiam, dobra. Przecież ona ma pełno grudek. Wyście go nie przesiali, źle wymieszali. Mąka była idealna, wiesz? A przede wszystkim źle wymieszali. Gluten zaraz się zawiąże, jak odłożę te ciasto. Uwaga, tak jak moja babcia robiła, przykryję go tym ciepłym garnkiem, bo ciepło dodatkowo sprawi, że wszystko będzie tutaj pięknie pracować. Ja muszę już robić ten farsz. Mnie to denerwuje, że tutaj nic się nie dzieje w tej kuchni. Ustawiam wam moją strategię. Jeden farsz, dwa farsze zrobimy. Jeden na słodko dla Pawła, drugi na słono dla Karola. Jaki na słono chcecie? No, zaskocz mnie, bo na razie tylko cebula jest. Z cebulą będziesz miał. Tak, dobra, mam dla ciebie jak buraczki, to buraczki. Ciasto będzie z burakami. Masz cebulę ale i buraki, ci pojadę. Karol. Grochem i będzie okrasa z kaszy gryczanej. Tak. Patrzcie, aż wam wszystko dobrze, tutaj wykłada. Wszystkie składniki fajnie pasują. Mm-hmm. Kasze gryczana, super. Tutaj. Paweł robi farsz z maku, z piernikiem i bakaliami.
Karol ma za zadanie zrobić, uwaga, wegański farsz z buraków z grochem. Dobra. I teraz ja już się zabieram za wyrabianie ciasta. Żeby odpoczęła trochę, nie? A ona go męczy i męczy, i męczy, i męczy. Ja nie męczę, tylko masuję. Aha. Kurde, no, ale ja bym chciała coś więcej zrobić, a to już... A nie, mamy czas. Zostaw ciasto, nic nie rób z nim. Nie, 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 bo ty nie zrobisz tak, jak babcia Ania robiła. Ale czas się skończy. Nie, babcia Ania kazała do ciepłego. Do ciepłego babcia Ania kazała i przykryć ładnie, żeby tutaj sobie leżakowało i ty już zajmij się sprzątaniem. Zabrałaś... No i tak. Tak. Co mam zrobić? Posprzątaj. Zabrałaś 20 sekund mojego czasu. Będzie dobra. 20 sekund mniej gadania. 20 sekund. W końcu się zerwa. Czas chyba się zabrać do roboty. O, czyli najpierw posprzątamy. Nie, może nagrzana posadzenka, olej, olej, potrzebuję olej. Olej? Dobra, to ja zrobię taką okrasę wegańską. No, zaszalej. Z suszonej cebulki. To będzie rzeczywiście okrasa, która będzie pasowała też do grochu. Cebulka do środka. I teraz mały ogień, dużo czasu, zapewne w tym... To nie jest tak, że się migam, ale na tym etapie ona się nie wysuszy. Ona musi się zuszyć przez kilka minut. Na pewno więcej niż 4. Pamiętajcie, że taka okraska później może sobie spokojnie leżeć w słoiczku. Sól? No, lekko oprusz. Szybciej dostaną rumieńców te cebulki. Czy czas na podpalenie palnika się liczy? Tak. Nie bojkotuj. Nie działa, zatem zrobimy farsz, który nie będzie farszem smażonym. Ugotowany groch. Co tam postawiłaś? Ciasteczko? Do tego wspomniane buraczki. Gdzie? A tarka jest. Ale pobrudzę sobie rączki. Buraczki zostawimy do barszczu. Ha! Grzyby suszone, ugotowane. Mogą być? Tak, umami. Dodamy troszkę umami. Ugotowane i moim zdaniem, z tego co widzę, pod grzybeczki, bo są dużo lepsze. I jedna podstawowa zasada. Grzyby muszą być posiekane, nigdy nie mielone. Paweł, jak chcesz, to możesz zrobić ten słodki, żeby nie dokańczać po mnie. No, a mógłbyś posprzątać chociaż po sobie, wiesz? Odstaw na bok. Dobrze, to, ale cebulki ci przypilnuję, dobra? Bardzo, tak, będę ci pilnował cebulkę, jak najbardziej. Zrobię słodki. Może skończę to, co jest na desce posiekać. Moje grzyby. Do maku. To byłoby złamanie przepisu dopiero. A u ciebie jakie są pierogi na Wigilii? Dobrze. Nie ma. To jest to. Nie ma, są tylko łóżka. Nie ma pierogów? Nie ma. Myśmy mieli dwa rodzaje farszu. To ja nie wiem, czy ty powinnaś brać udział w sztafecie. Jak kobieta chce, to nie. No jak to? Ma. Okej. To tak. Masę makową i ciasteczka dostałem. Dobrze, wykorzystam to, ale dodam jeszcze do tego na pewno bakalie i zrobię to taki fajny, świąteczny, cynamonowo-korzenny smak. Patelnia, przestawię cebulkę, żeby tu się na boku nam... Powiedz mi, ładnie. Ja słusznie zauważam, że ta cebulka się tutaj już nie suszy, bo tam nie ma płomienia. Dobra, dobra, dobra. Posiekam śliwki. Paweł, dwa palniki chodzą? Tak. A ten drugi też tak na minimum? Tak. Niech się to tak ładnie tutaj na patelni mi podgrzeje. Trochę soku z pomarańczy. O, suszoną morelę. Też fajnie będzie robiła w tych naszych makowych pierożkach. Zaparzony i zmielony mak, ciasteczka. Oj, oj. Fajnie by było ich zmiksować, nie. Dodam do soku odrobina cynamonu. Przypalam się. Paweł, tak? Cebulka? Cebulka już jest taka bursztynowa, czy ma być taka mocniejsza? Albo zdejmij, na pewno wyłącz i może dolej zimnego oleju, żeby już się dalej nie suszyła. Dolać oleju. Proszę cię żeby bardzo. Ostudzić. No jak przecież przypalił? Nie, nie przypadł. O!
To jest kto? Ja teraz nie wiem, gdzie jest. Ja. Dobra. Kinia, pilnuj. Mieszaj. Skończę, jak przyjdę. Piona, piona, naprawdę dobrze. Ładnie, elegancko. Ja po prostu nie wiem, za co się wziąć do roboty najpierw. No wymyślałaś, to teraz kombinuj. No dobra, to ja wam opowiadam o pierniku, który jada się u mnie w domu, bo u mnie jakbym siebie słyszał w pierwszej części, odwrócić ale uwagę. Ale ja jeszcze do tego pracuję. U mnie w domu wbrew pozorom wykrawa się bardzo mało pierników, ale robi się taki, na który mamy przepis od pokoleń. I jesteśmy już ponad 100 lat już jest ten przepis w naszej rodzinie. I to jest taki piernik, który jest przekładany bakaliami i powidłami, krojony w taką specjalną kostkę i po prostu jest najlepszy na świecie. I można go jeść naprawdę bardzo, bardzo długo. I to jest dla mnie kwintesencja świąt. Dobra, tutaj farsz już mam, gotowy, tak, super. Tak, jeszcze musimy. Wymieszała tylko mnie z bakaliami, tak? Nie wiem, czy ona wymieszała mak z bakaliami. No widzę, że wymieszała. Wymieszałaś mak z bakaliami, Kinia? Mhm. Myślę, że podgrzeję trochę. A miodu trochę dodasz? Nie. Za słodkie już to jest. Ja dodam. Nie! Zatrę jabłko. A możesz dać też przy okazji, jak ścierasz jabłko, startą skórkę z pomarańczy albo limonki do farszu z makowego? Dodam jabłka. To wystarczy. Farsz jest za słodki. Muszę go lekko zakwasić. Jabłka wiszą na choince. Ale wiesz co, Karol, specjalnie dla ciebie do grochu dodam gałki maszkatałowej, bo wiesz, że ona w większych ilościach ma działanie halucynogenne. Paweł, wzbogacam ci farsz o jabłka. Może być? Akceptujesz? Oczywiście, że tak. Dobra, zaraz weźmiemy drugi palnik. Karol mówił, że najlepszy jest farsz smażony i taki będzie drugi. Kinia, 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 czas ucieka, kinia. Minutkę masz jeszcze. No co ty? Zdążysz zrobić? Zdążę. Czekaj, farsz ten będzie już zaraz gotowy. Pamiętaj, że kończysz na lepieniu. Tak. I to w tej rundzie. Start. Dobra, pokażę wam, że dam radę. No, urwie kawałek, nie? No cwana, kinia. O tak. Boże. I widzisz, dlaczego robią okrągłe butelki do oliwy? Widzisz? Dawaj, dawaj, bo jeszcze masz minutę. A nie, 30 sekund. Dasz radę. 55 sekund masz. Jest, jest. Dawaj, dawaj. Zaraz ci się ciasto rozpuści jak gorące. Nie. To jest coś, czego na pewno nie widzieliście. Czekajcie. Lepienie pierogów na gorąco. Z gorącego farszu. Wiesz, tak, o co chodzi? Ona zgrzewa to ciasto. Tak. Ona już gotuje, bo to bez gotowania pierogi, nie? O Jezu, ja. Pierwszy gotowy, byle jak, ale jest. Jeden gotowy. Piękny. Zobacz. Perfekcyjny. Jest, detalistka. Brawo. Pięknie. Brawo, 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 brawo. Dobra, ja się zajmuję pierwszy detalem. Pierwszy jest, jeszcze tylko 11. Ja robię detal, a wy robicie hurt. To co? Dobra, cyk. Teraz, czy ty dasz radę zrobić pieroga? No, poprawia po tobie. Wytrawnym. Widziałaś? Poprawia po tobie, widziałaś? No, musi sobie podotykać, popatrzeć, zapamiętać ten splot. dobra, to co ja dokończę ten farszyk swój, znaczy nasz? Na zimno. Co na zimno? No już teraz na zimno musi być. Ale farsz musi być farszem smażonym. Dobra, więcej grzybów. I rzeczywiście siekamy. Jedna rzecz. Farsz grzybowy to dobry pomysł, zresztą wtedy zawsze jak się robi wigilię. Nie wiem jak u was jest, ale u mnie grzyby zawsze były gotowane w dużej ilości i do kapusty, i do grochu, i do zupy grzybowej i bardzo często do wszelkiego rodzaju pasztetów, ale takich właśnie jarskich pasztetów, jak to na wigilię. Bardzo dobrze się sprawdza na przykład z rybami. Rybny pasztet z grzybami i suszonymi owocami. Dobry. Karol, a ty śpiewasz kolędy? Coś mam jakiś ten, słuchajcie. Zaśpiewaj, widzowie, proszę, ja już widzę, jak idą łapki w górę. Naprawdę. Halo? Karol, 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 Karol. To kołysankę nam zaśpiewaj. O, jest nota. Bardzo chętnie posłucham, jak ktoś śpiewa. Dobra, cyk, cyk. Słuchajcie, muszę obsmażyć, bo inaczej nie będzie dobry. Wierzcie mi, to ma dosyć istotne znaczenie, więc jeżeli wybaczycie tylko to. Po pierwsze, troszkę soli, to jest ważne. Troszkę pieprzu, ale nie ma. Grzyby do środeczka, ale zaraz, cebulka najpierw. Wegańska okraska, która dobrze pachnie, więc odłożymy część do polania.
No, wykorzysta a nareszcie obsmażymy. Wykorzysta do farszu. Grzyby pierwsze. Ponieważ cebula jest obsmażona, więc teraz grzybki. I grzyby też muszą być przesmażone. Cyk. Groch ugotowany. I ten takowy jest. Zaśpiewaj kolędę albo jakąkolwiek piosenkę. Ale ja naprawdę... Ale ja ci powiem, ja czytałam komentarz taki, że jak Karol zaśpiewa w odcinku, to będziemy mieli 500 000 subskrypcji. No to Karol, to musisz Karol, to dla nas musisz, zrobić. Bo już niedużo nam brakuje. Nie przeżyjecie tego. Rozgniatam troszkę ten groch, smażąc go tutaj, niestety już teraz szybko, ale rozgniatam tak, by połączył ładnie grzybki. Nie trzeba go mielić, wystarczy go smażąc, troszkę porozgniatać i duża ilość grzybów. Albo pomożemy mu, Kinga, idziemy co? Chodź, pomożemy mu, bo on się nie wyrabia. O, słuchaj. On się nie wyrabia. Słuchaj. Dobra, jeden sprząta, drugi wałkuje. Pieprz mi znajdź, Paweł. Pieprz, już ci szukam pieprzu. Troszkę majeranku. Słuchajcie, to zróbmy już miejsce na wałkowanie ciasta. Zabierzcie deskę, wysypcie mąkę. Kinga, sprawdź to ciasto, bo tam coś narzekałeś, że weź jest za miękkie. Weź Kinga tego pierożka. Zresztą ciasto trzeba przed robieniem jeszcze raz zarobić ewentualnie. Dobra, to wykorzystując chwilę nieuwagi naszą do przerabiania ciasta, ja muszę to jeszcze moment przesmażyć. Danie, które robicie zawsze na Wigilię. Co to jest? Ja nie będę oryginalny, bo będą to pierogi, tylko pierogi już... Tym przepisem się podzieliłem z wami. Są to pierogi stricte ze śliwek suszonych. Podsmażane na masełku są idealne. Kinga? U mnie tradycyjnie barszcz na zakwasie z uszkami. To musi być. Tak wygląda farsz. Kinga, Paweł, akceptujecie? Tak. Akceptujemy i to wszystko szybko stygnie. A właśnie, a my tu gadu, a twoje popisowe danie takie, właśnie. Które... Ja robię zawsze... Coś, co nazywam taką struclą rybną, czyli oczywiście to jest mocno połamany przepisik, ale odnosząc się do dawnego zawodu pasztetnika w kuchni polskiej, to też połączenie pasztetu i strucli, czyli ciasto, może być struclowe albo francuskie, ryba i kapusta z grzybami. I pieczesz taki pasztecik, ciasteczko. Ale grube to jest? Czy ty... Tak się robi. Nie wiem, czy robiłem. Sprawdźcie na kuchni Lidla i dajcie znać, czy jest i czy chcecie. O, bo może jak chcecie, to zrobię. Bardzo prosty, dobry przepis i z wykorzystaniem tego, co jest. A najlepiej wychodzi z jakiej ryby? Skarpia. Bingo! Karol robi kolację, także już ustaliliśmy. Co miałem z kaszą zrobić? Podprażyć. To westchnięcie, moi drodzy, świadczy o tym, że atmosfera już jest przyjemna, jesteśmy zrelaksowani i oczywistym się stało, że nie robimy na czas. Pracy jest dużo i mamy dwa farsze. Wybiegliśmy... Znaczy, mamy dwa farsze, chociaż chcieliśmy mieć jeden, ale ponieważ chcemy, żeby było naprawdę przyjemnie i świątecznie, to też robimy wspólnie. Nie robimy na czas, robimy razem. Tak, jak to powinno być na święta. Tak, domowo. Domowo, ale to jest prawda, jak obserwujecie znajomych. Robią wspólnie, czy to jest właśnie bieganina, szybko, szybko i tak na ostatni gwizdek. Święta, jest gwiazdka, siadamy. Mogę zjeść. Ja mogę powiedzieć, jak to u nas jest, że u nas zawsze królową kuchni jest mama. I ona cały czas tam rządzi. To ale jesteś księciem? Tak, ale my oczywiście mamy swoje zadania. Musimy. No a jak? Co ty myślałeś? Fajnie. No. U mnie jest tak, że to ja jestem królową. U nas wszyscy ja razem. Ja najchętniej leżę w żłobku. U mnie jest taka tradycja i to jest też bardzo fajne, że zawsze robimy sobie zdjęcia, słuchajcie, bo ja pochodzę z rodziny fotografów, więc to musi być udokumentowane. Robimy co roku zdjęcia podczas dekoracji pierników i mamy takie, no to są super wspomnienia, bo zbiera się wtedy cała rodzina i mimo, że u nas tych pierniczków jest mało, ale wszyscy je wspólnie dekorujemy i są dzieci, dorośli i co roku naprawdę mamy wspólne zdjęcie podczas dekoracji pierników. Ale to jest tradycja, która przetrwała również w moim domu, bo u mnie, to znaczy nie ja, od razu się przyznaję, ale moje wszystkie siostry, mama, córka, żona i ich siostry spotykają się wspólnie i robią zawsze pierniki. Robienie pierników to jest rytuał, przy którym one się spotykają, rozmawiają, tak. A wkładacie pod sianko, pod talerzyki pieniążki? Na wigilijnym stole? Nie, serio. Łuskę karpia. Łuskę karpia, tak. A u mnie dziadek zawsze wkładał, jak już stół był zastawiony zestawą. Wszyscy wychodzili, dziadek tylko, zresztą robił to niepostrzeżenie, nie tak, że wszystkich ale wypraszał. Ale pod jeden talerzyk. Nie, no, żeby nie było przykro. Wyobraź sobie, że masz pięcioro wnuków i jeden znajdzie. I po świętach. Nie chodzi o to. Tak. Więc zdecydowanie kładł zawsze jakiś pieniążek o różnych gradacjach, o różnych nominałach.
ale zawsze ktoś coś znalazł. Jako wróżba powodzenia w przyszłym roku. Tak to było. Dobra, mam podprażoną, ugotowaną kaszę gryczaną. To nie jest surowa, to jest ugotowana. Będzie ładnie chrupała z zewnątrz. Mieszam to z cebulką. I mamy już okrasę do pierożków, przynajmniej tych na słono. Cyk. Więc okrasa na bok. Na palniczek woda. I co, mogę ja też polepić z wami? To jest wskazane. Trzeba zagnieść, rozmałkować jeszcze raz. Wiecie co, chyba nie ma sensu, żebyśmy wszyscy lepili, tylko jedna osoba powinna gotować. Ale ja że ja jestem najbliżej kuchni, może zacznę gotować. Ale nic nie mów, zgódź się po prostu. Musisz posłuchać, zobacz ile jest twojego farszu. Będziesz robił 12 pierogów. Jesteście okrutni. Ale i tak was kocham. Małą łyżeczkę poproszę. Nie ma innej. Wiesz co dają. Tak, bardzo dziękuję. Wodę solimy na pierogi. A, poczekaj, mamy słone i wytrawne. Tak, solimy. Wszystkie solimy, zawsze solimy. Troszeczkę możemy. Nie za dużo. Powiecie, mistrz. Jest woda posolona, dobra. No dobra, ale ja cię znowu będę wałkowała o to śpiewanie, bo naprawdę. No Karol, no Karol. Nasi widzowie powiedzieli, ja czytam mnóstwo komentarzy, że jak zaśpiewasz. Namówiłaś się. Ale już nie mówisz, jak tańczyć będzie. Paweł będzie tańczył. O! To może się umówmy, że ja się zgodzę na śpiewanie przy ilu? Pół miliona. Pół miliona subskrypcji, słuchajcie. No. Klikajcie. Ja zaśpiewam. A ja z Kingą zatańczę. O! A wiesz, że ja się uczyłem grać na akordeonie, to ja wam zagram na akordeonie. Przypomnę i zaśpiewasz. Sobie i zagram. A wiesz, że ja się uczyłam grać na pianinie? A Paweł, na czym się uczyłeś grać? Na nerwach. Umówione. Tak. Deklarujesz się? Tak. Mamy to. Paweł. Tak. Będziesz tańczył. Jasne. Będę tańczył z Kingą. Słuchajcie, mam propozycję. Włącz Paweł kolędę przez chwilę. Niech leci jakaś kolęda, a my dokończymy sobie to lepienie. Tak. Dobra. I połączymy się za chwilę. Teoretycznie te pierogi powinny być wytrawne, a te powinny być na słodko. Mhm. W praktyce wymieszaliśmy je. Czyli to będzie pewien element wróżby świątecznej, tak? Tak. Czyli rok będzie bardzo słodki albo... Bardzo wytrawny. Okrasa! Pytanie, czy okrasa, bo jak nie wiemy jakie, to do miseczki, co? Sprażona kasza z prażoną cebulką. Pyc. Kruszone pierniczki, podsmażone na maśle. Z cukrem? I troszeczkę cukru. To co? Cyk, cyk. Hyc, hyc? Hyc, hyc. Do stołu. Sztafeta dobiegła końca. Może nie jest to jeszcze Wigilia, ale spotykamy się wspólnie. Podsumowanie. Udało się czy nie? Proszę. Bardzo dużo mówiłaś w trakcie przygotowywania. Nie więcej niż ty. Ja myślę, że odmówienia tutaj są lepsi. Dobra. Musimy to jakoś, zanim spróbujemy... Nie wylosujemy. Chciałbym, żebyśmy ogłosili dosyć ważne, istotne rzeczy. O co nam chodziło w tej sztafecie? Bo to był rzeczywiście tylko pretekst do tego, czego wy tak naprawdę chcieliście i co jest dla nas ważne. Czyli święta. W jakiej atmosferze należy je spędzić? Oczywiście w domowej, rodzinnej. Takie jak nasza. Wyjątkowej. I zdecydowanie to wam polecamy, bo tak jest milej, przyjemniej i tradycyjnie. A tradycja chyba jest ważna. Tak. Mamy pierogi na słodko i na słono, tak. Czyli po słonem słodkie. Mhm. Pierogi z grochem, prażoną cebulką, grzybami, gałką muszkatołową w dużej ilości, najrankiem. Brawo. I to wszystko. I to wszystko. Tak jest. No sól i pieprz. Do tego fantastyczne pierogi na słodko z masą makową, piernikiem i startym jabłkiem. I śliwką suszoną i bakaliami. A to wszystko zawinięte w ciasto, którego inicjatorką była Kinga, barwione buraczkiem. I to może rzeczywiście sobie zrobić i tak zmieniać tradycję, by ciągle się trzymać w tym przyjemnym klimacie, a jednak wprowadzać coś zupełnie nowego. To co, ja już nic nie mówię, ja już zjem. Dobra, zobaczymy, czy słodki, czy słone. A właśnie, bo to jest wróżba. Tak. To tamte powinny być wymieszane. Wszystkie są wymieszane. Na pewno? Dobra. Wymieszałaś wszystkie? Tak, bo ona też robiła tak. Dobra. No widzisz. A ja wam chcę powiedzieć, że wszystkie produkty, których dzisiaj użyliśmy do przygotowania naszych fantastycznych... tych domowych świąt, przygotować te domowe tak. Święta... Znajdziecie w Lidlu. Z grochem. Ach, to będziesz miał rok.
Jaki? Prawny. Lepszy. Chyba wolałbym słodkiego. O, zapomniałeś o czym. O, klasa, Jezu. Ja też wylosowałem z grochem. Posłonym słodkie. Tak, oczywiście. Najlepsza jest równowaga, czyli musimy zjeść jednego takiego, jednego takiego. A ja chcę powiedzieć na zakończenie słowa, które uważam, że są podsumowaniem tego wszystkiego. O, nie jedz teraz. Słuchamy teraz. Uwaga. Przez chwilę bądźmy poważni. Do was i do was. Niech wam się darzy.